Nasz gość pan Radosław Pyfel, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Akademia Leona Koźmińskiego, ale też człowiek, który żyje, pracuje między Warszawą a Pekinem. To bardzo ciekawa perspektywa. Między Londynem a Pekinem, bo już nie, nie wykluczajmy też Europy Zachodniej. To też bardzo <grym> ważny element jedwabnego szlaku i tego, co się dzisiaj dzieje. Jeśli chodzi o budowę tej nowej infrastruktury. Także To tylko tak przepraszam, że wszedłem w słowo. Globalnie. No to zahaczmy też o Indie, bo pan słuchał tego wspomnienia Michała Kwiatkowskiego o dobrym Maharadży. Ta historia miała ciąg dalszy. Tak, właśnie, bardzo chciałem spotkać się z, z panem Michałem Kwiatkowskim, ale nie zdążyłem. Minęliśmy się. Pan Michał wyszedł już ze studia. Poszedł do pracy. Musiał iść do pracy, tak. Ja znam dalszy ciąg tej historii, bo. Myśmy pracowali razem z Krzysztofem Iwankiem, wówczas ekspertem CSPA Centrum Studiów Polska, a dzisiaj kierownikiem ośrodka analitycznego w Akademii Sztuki Wojennej nad uchoronowaniem Maharadży. Tak? Czyli to właściwie Krzysztof Iwanek wymyślił, była taka idea, żeby uhonorować Maharadże tym placem w Warszawie. Tak jak Maharaja tego bardzo chciał, ja na dowód tego, że myśmy rzeczywiście na tym pracowali, mogę płynnie powiedzieć, jak Jamsahib Dygwidzay Singi się nazywał, żeby, żeby pan i państwo uwierzyli rzeczywiście, że myśmy na tą kwestią pracowali. Jamsahib Dygwidzay Singi i wówczas. No, pojawia się taka kwestia, że no, jeżeli nazwiemy taką ulicę w Warszawie, ale, to będzie koszmar dla warszawiaków, tak? Jeżeli ktoś będzie mieszkał na ulicy i Hibad sindzi 18 przez 4 na przykład, no to jak to wytłumaczyć, prawda, rodzinie czy znajomym te kartki pocztowe, o których panowie rozmawialiście, jak adresować takie kartki, jak to zapisać. No w związku z tym wtedy pojawia się taka koncepcja, żeby to jednak był dobry maharadż. No i tam pojawia się pojawił się taki pomysł tego skweru na Ulicy Opaczowskiej. Tam jest takie popiersie również Maharadży. On jednocześnie został pośmiertnie e, odznaczony przez prezydenta Komorowskiego. E, I muszę przyznać, że to strasznie długo trwało. On tyle zrobił dobrego dla Polski. E, ja rozumiem, że w czasach e, jakby prl on był politycznie niepoprawny, no ale jednak, jednak od 1989 roku to było bardzo dużo czasu, e, żeby skrzesić pamięć o Maharadży, żeby go uhonorować. I myśmy to zrobili, no, czy, no, jakby to był ten pomysł. E, właśnie, no, pięć lat temu. To był taki okres, że jeszcze, jak w jak... Jakikolwiek polityk z Polski wyjeżdżał do kraju azjatyckiego, no to wyśmiewano się strasznie, że tam, a to założył jakiś dziwny kapelusz, i to już niezależnie kto tam jechał. tak? A jednocześnie taka ważna sprawa była niezałatwiona do tego czasu, i wydaje mi się, że generalnie mamy trochę, trochę, trochę z tym problem, bo jeżeli już tak kończąc ten wątek, spojrzymy nawet na, na trzecie pokolenie Wietnamczyków tutaj w Polsce. Wiem, że oni się absolutnie nie domagają żadnych dowodów uznania od nas, ale pamiętajmy, że ci wszyscy, Inżynierowie, naukowcy, poeci, którzy przyjechali do Polski w latach 80. oni podjęli świadomą decyzję, ta starszyzna wietnamska, że wysyłamy dzieci do polskich szkół. I nikt im nie podziękował za to. Ja dzisiaj robię to uroczyście jako obywatel RP RP. Radosław Pyfel obywatel RP, e, ale nikt nie podziękował im za to, że wysłali dzieci do polskich szkół, że to był wybór świadomy, że wiążemy swoje losy z Polską, tak? A na przykład jeżeli spojrzymy na diasporę chińską, oni wysłali na Węgrzech dzieci do anglojęzycznych szkół, tak? I tam e, ci Węgrzy już trzecie też pokolenie, przepraszam, Chińczycy trzecie już pokolenie nie mówi w lokalnym języku, uważa, że to nie jest jakiś język potrzebny. To jest u nas diaspora wietnamska zdecydowała inaczej. Nikt im nigdy za to nie podziękował. Ale wiem, że oni tego nawet nie chcą, może nie chcą rozgłosu, ale korzystając z tego, że mamy taki świąteczny, refleksyjny okres, to, to ja przynajmniej bardzo dziękuję, bo my wszyscy, albo przynajmniej duża część jednak do, do Polski przyszła z różnych innych krajów, a samo mnie polskie nazwisko świadomie świadomie ktoś kiedyś na pewnym etapie wybrał to, że wiąże się z tym krajem, tak zdecydowanie spora wietnamska i za to, za to szacunek i podziękowanie. To teraz może zajrzyjmy na chwilę do Moskwy, zanim <noise> polecimy do Pekinu. Przeglądałem niedawno rosyjskie gazety. No i oni piszą głównie, że drożeje paliwo, żywność, opłaty komunalne. Zarzucają rządzącym, że nie mają pomysłu, jak ożywić gospodarkę. 2018 to kolejny stracony rok dla rozwoju Rosji, jeśli nasz kraj nie zmieni polityki, podzieli los Związku Sowieckiego, napisała niezawisła Maja. Gazeta. No i Rosjanie z właściwym sobie poczuciem humoru też na przykład memami komentują tę rzeczywistość. Na jednym z nich widziałem prezydenta Putina taki zatroskany, patrzy nam głęboko w oczy, no i mówi: Mówicie, że kraj się nie rozwija. Otóż to nieprawda. Mamy dla was dużo noworocznych obietnic. A co powiedział Chińczykom przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej. Bo wygłosił niedawno przemówienie z okazji 40. rocznicy rozpoczęcia reform gospodarczych. Tak, my mamy stulecie niepodległości w 2018 roku, a Chińczycy mają 40-lecie reform Deng Xiaopinga, ale były rzeczywiście czasem niebywałym w historii Chin i nawet w historii świata. Jestem pewien, że będziemy się o tym uczyć. Cokolwiek stanie się w XXI wieku, to to jest już okres zamknięty i taki, o którym nasze dzieci, wnuki będą uczyć się w podręcznikach historii. Był to niezwykły skok czy awans cywilizacyjny w ciągu 40 lat właściwie Chinom Zajęło to 40 lat w Europie zajęło ponad 100, czyli awans kilkuset milionów ludzi, tak naprawdę wyciągnięcie ich z biedy. I niezwykły skok cywilizacyjny tego kraju, który miał PKB, per capita na poziomie krajów afrykańskich, na poziomie Zambii, a dzisiaj sam w Afryce właściwie zabudowuje tą Afrykę, tak i jest wielkim wyzwaniem już dla Stanów Zjednoczonych. I tutaj celowo właśnie nawiązuje do Stanów Zjednoczonych, bo mamy praktycznie można powiedzieć, że nasilającą się Konfrontację, już prawie że otwartą konfrontację. Co prawda po G20 w Buenos Aires w Argentynie uzgodniono, że jest 90-dniowe zawieszenie broni, czy taka przerwa, no ale z chwilę potem aresztowano wiceprezydentkę, wicepre wiceprezydentkę Huawei, która jest córką założyciela tej wielkiej globalnej firmy. I, widać, I cios za cios, bo za chwilę potem aresztowany został popularny. W, w Pekinie dziennikarz popularny wśród obcokrajowców. Właściwie też no, nie wiadomo za co. E, Czyli w tych i, wojnach celnych już są jeńcy? Są jeńcy i to często są niewinni ludzie, no, w, ale zawsze kiedy jest wojna, no, to ofiarami padają. E, niewinni ludzie. Tak po prostu zawsze jest. E, Chiny stosują prostą zasadę, że od, starają się odpowiadać symetrycznie. Tu miałbym zresztą wątpliwości co do tego, czy to jest symetrycznie, bo trzeba by zaaresztować wiceprezydenta Apple'a chyba, ale jego nie ma w Chinach. E, e, więc tam są takie zapowiedzi, że nowe modele Apple'a już nie będą kupowane w Chinach. E, nie wiem, na ile to uderzy w spółkę. A Kanadyjczyk e, został e, jakby zatrzymany dlatego, że Yeah. <laughs> Że ten wyrok wykonują kanadyjskie sądy. I tutaj e, no, właśnie jest znowu spór. Mamy, stoczyliśmy spór o interpretacje prawne w Polsce przez bardzo długi czas. No, wykładnia kanadyjska jest taka, że to jest kwestia prawna, tak na dobrą sprawę, e, a nie kwestia międzynarodowa. Natomiast, ponieważ Kanadyjczycy wykonują postanowienie tego sądu, ponieważ ta wiceprezydentka Huawei e, nie przestrzegała e, jakichś tam sankcji nałożonych na. Iran. I Amerykanie, no, którzy czują się, że są jakby no, egzekwują ten globalny porządek i egzekwują go na poważnie już, tak? Znaczy, to nie jest jakaś tam powiedzmy opowieść wigilijna, nawiązując tutaj do słynnej powieści Karl tylko, tylko no, jeżeli ktoś. Rzeczywiście łamie te reguły, to trzeba je wyegzekwować także przy pomocy no, kanadyjskiego sądu. No to wówczas jest akcja odwetowa i zatrzymanie tego kanadyjskiego dziennikarza, co pokazuje, że, że każdy taki akt będzie spotykał się z jakąś, z jakąś reakcją i to może łatwo eskalować. I tu wracamy do przemówienia Xi Jinpinga, który no, podsumowując te 40 lat mówił właściwie o tym, co było wiadomo i co myśmy bardzo często też rozmawiając tutaj w Radiu dla Ciebie, wielokrotnie o tym mówiliśmy, co przewidział też Henry Kissinger w latach 70., mówiąc, że Chiny, nawiązując do słów Napoleona, że to taki śpiący gigant i że oskarżamy e, e, Chinę o różne rzeczy, potem e, nie będziemy już w stanie go oskarżać, a potem one będą oskarżać nas. No i powoli doszliśmy do momentu, w którym właściwie Xi Jinping powiedział, że Dzisiaj to Chiny tworzą własne zasady, własne reguły. Można powiedzieć, że tworzą własny globalny ład. Tego nie powiedział, ale to jest jakby oczywiste. I doszliśmy do takiego momentu, w którym to jest otwarcie artykułowane. To nie jest też rzecz nowa, bo, bo to się dzieje w Chinach już od 2013 roku i to się w ogóle dzieje od momentu, kiedy Xi Jinping odbił władzę w Chinach. Pytanie jest takie, czy nie za wcześnie? Ja mieszkając w Chinach, pracując tam, studiując, no to wiedziałem, że nastąpi taki moment jestem zdziwiony tempem tych zmian, jak one szybkie były w Chinach. Nas w Polsce w ogóle zaskakuje to, że Chiny są jakimś pretendentem w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Nam się cały czas często wydaje, że to jest jakiś kraj tani produkcji. Ja byłem wielokrotnie świadkiem takich rozmów polsko-amerykańskich, gdzie Amerykanie zafrasowani, co z tym zrobić, no bo te Chiny rosną jako strategiczny rywal no i Polacy pocieszali, że to, że to przecież wszystko jest nieprawda, że, że to jest taki tani producent, że nic z tego nie będzie że czym właściwie wy się martwicie. E, no, ale dzisiaj już ta konfrontacja jest, jest rzeczywiście e, otwarta, to jest cios za cios. E, I e, wydaje mi się, że no, jest taka um, um, tradycja myśli filozoficznej w Chinach, że jak jesteś e, silny, to pokazujesz jesteś słaby. Jak jesteś słaby, pokazujesz jesteś silny. No tutaj no paradoksalnie Si pokazał Chiny jako bardzo silne, co można powiedzieć, że trochę mnie szczerze mówiąc, jakby zainteresowało, czy pokazało, że no skoro tak mocno pokazujemy, że jesteśmy tak mocni, tak zwarci. No to, to raczej yy, uważam, że może, może te, te sankcje Donalda Trumpa jednak odnoszą, odnoszą jakiś skutek, no bo yy, no idąc tym tropem, właśnie myśli, myśli Sądzego, i to jest ta częsta zasada, która, która w Chinach jest stosowana, tak. Chiny mówił przewodniczący, nie będą dążyć do hegemonii, państwo środka dalej ma być promotorem pokoju na świecie. Czy to się nie wyklucza? Nie no, to można, można promować pokój na świecie, nie będąc, jednocześ, nie, nie, nie będąc nie, jednocześnie hegemonem, tak? Znaczy nie narzucając go, ale w praktyce jest to rzeczywiście jest to rzeczywiście ciężkie. E, um, no... Ja myślę, że no cóż mogą powiedzieć Chiny. Nie ogłoszą, że chcą być Hegemonem, że to one e, zamiast Stanów Zjednoczonych chcą ustalać teraz, co jest, co jest dobre i co jest, co jest pokojem, chcą ustalać reguły gry. No, a takie są zasady hegemonii. Tak? I tutaj do czynienia z pewnym paradoksem, bo Chiny. E, no w, myślę, że tak, no, że m, próbują otworzyć Pewien, pewną wizję świata, która jest obca też Europejczykom. Nam to sprawia duży, duży problem i to, to jest pewnego rodzaju swoisty system trybutarny. Tak? Jeżeli spojrzymy na działania Chin w polityce międzynarodowej, czy to w Afryce, w Ameryce Łacińskiej, czy w Europie Środkowej, to jest system trybutarny z Chinami jako cesarzem i poszczególnymi krajami, które są schierarchizowane też. Tam jest zawsze też hierarchia pomiędzy tymi krajami. Czyli jeśli mamy w, w świecie zachodnim system westfalski, który Swój początek bierze z XVII wieku, to chiński model jest modelem zhierarchizowanym, to nie jest model równoprawnych państw. Bo teoretycznie i Malta, i Cypr, i Stany Zjednoczone są równoprawnym aktorem w stosunkach międzynarodowych. W systemie trybutalnym czegoś takiego nie było, jeśli będziemy żyli w świecie pak Sinica, to nie będzie. I to będzie system pokojowy, ale oparty na pewnej idei harmonii, w której jest cesarz i są pozostali. I każdy zna swoje miejsce. Czy tam odbywa się rywalizacja o to, kto tam awansuje na pozycję 2, 3, 8, 12, ale każdy ma to przyporządkowane miejsce. Co ciekawe, wielokrotnie Chiny przyznawały Polsce miejsce wyższe niż my de facto właściwie mamy. To jest też bardzo ciekawa sytuacja, jeśli chodzi na przykład o miejsce na Expo w Szanghaju w 2010 roku. Zawsze na przykład, jeżeli pojedziecie Państwo do Azji, to patrzcie, gdzie kto siedzi albo gdzie stoi na zdjęciu. To są ważne informacje. I w ramach tego systemu trybutarnego Myśmy uzyskiwali taką pozycję kraju najważniejszego w Europie Środkowej. No i w, to jest, można powiedzieć, wiz, więc taka jest ta wizja pokoju. To trzeba zawsze patrzeć, co się kryje za tymi słowami, bo one często brzmią tak samo jak w świecie zachodnim, a zatem są idee czy koncepcje, koncepcje chińskie. Tutaj też przewodniczący powiedział coś, co może być z naszej perspektywy, w związku z naszymi wyzwaniami interesujące, odwołując się też do doświadczeń chińskich, otwarcie przynosi postęp, a zamknięcie prowadzi do zacofania. To jest chińskie doświadczenie. Myślę, no, że chyba jest to ogólnoludzkie doświadczenie, uniwersalne powiedziałbym, natomiast też trzeba patrzeć na to, jak to interpretować w kontekście chińskim właśnie, tak, bo mamy do czynienia z takim zabawnym paradoksem, że Chiny faktycznie dzisiaj jeszcze nie czują się być może na siłach, czy wiedzą, że to, że to osiągnięcie pozycji, w której będą samodzielnie ustalać reguły gry, jeszcze trochę czasu może zająć, tak. I pytanie jest takie, co zrobi Ameryka, czy co zrobi Rosja, bo pan tutaj nawiązał, ona jest w bardzo ciężkim położeniu. Czy te kraje zgodzą się być trybutariuszami Chin, krajem numer dwa, trzy, tak, ja muszę powiedzieć, że mając wielu znajomych czy przyjaciół w Ameryce, kiedy oni się dowiedzieli, że ja zostaję jakby przedstawicielem Polski w Azjatyckim Banku Inwestycji infrastrukturalnych, o, skończyła mi się dwuletnia kadencja, e, odebrali to bardzo źle. Odebrali to jako zdradę, tak? To był bardzo duży, duży problem w takich y, naszych kontaktach towarzyskich, że jak to, no jak to, to ty będziesz w tym banku chińskim? Ale mu jako przedstawiciel Polski, no tak, ale właściwie dlaczego, jak to? Przecież jest Bank Światowy, jest IMF i co, tworzycie nową instytucję finansową? I ty tam będziesz, no więc yy, to jest kwestia tego, czy te kraje to, czy inne kraje to zaakceptują, inne mocarstwa, tak? Yy, I Chiny w związku z tym na tym etapie, na tym etapie się wszystko może zmienić. Dzisiaj Chiny są promotorem globalizacji. Przy to nie, jeszcze niedawno wydawało się być rzecz, rzecz niepojęta. Nie Jestem pewien, że za chwilę będą mocno egzekwować prawa autorskie, tak? Bo są coraz więcej, mają wynalazków, patentów. Zaraz w ich interesie będzie obrona praw autorskich, a dzisiaj w ich interesie jest jak największa. Demokratyzacja w polityce międzynarodowej, i w polityce wewnętrznej, mam wrażenie, następuje coś całkowicie przeciwnego. Następuje konsolidacja, następuje integracja, tak? Mamy coraz <laughs> Xi Ping wyeliminował wszystkich rywali w partii. Objął właściwie, jedynowładztwo jedyno władztwo. To są coraz bardziej przypomina to epokę Mao. Ja i co nie pamiętam, się urodziłem Dzień po śmierci Mao Zedonga ale w 1976 roku, ale. Ale wiele osób mówi, że to jest taki powrót do tego, co oni już znają, więc właśnie z lat 70. Jeden przywódca, dużo symboli też komunistycznych, które znikały od 78 roku, czyli w ciągu tych ostatnich 40 lat, teraz pojawiają się na ulicach czy w przestrzeni publicznej, na lotnisku, na dworcach kolejowych. Również specjalnie wydzielone strefy dla żołnierzy, którzy mają priorytet, jeśli chodzi o rejestrację, na przykład w hali dworcowej czy. Czy, czy w hali odlotów, tak? Tam jest, jest biznes klasa i są żołnierze. Oni mają specjalny taki szybki korytarz do, do przechodzenia przez te bramki, co też jest bardzo uciążliwe, te, te, te wszystkie security checks, tak? To jest bardzo uciążliwe w Europie Zachodniej i bardzo uciążliwe w Chinach. Więc myślę, że w polityce wewnętrznej następuje konsolidacja, nie ma otwarcia. No ja bym od razu mógł się pana zapytać, to w takim razie co takie otwarcie? To proszę otworzyć rynek na kurze łapki z Polski, bo my nie mamy co eksportować do Chin. No to no, i, i jest embargo, nie dość, że Rosja blokuje przejazd pociągiem e, polskiej żywności, czy europejskiej w ogóle, ale nie można sprzedać tych kurzych łapek, a my nie jesteśmy Europą Zachodnią, Holandią czy Niemcami, nie mamy koncernów, nie mamy tych samochodów, high-tech, sprzedawać żywność, a tu niestety jest zamknięty. No to jeśli to jest otwarcie, to ja pytam się, no to, 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 to proszę otworzyć na, na te kurze łapki yy, rynek. Czytałem niedawno yy, taką fascynującą, opasłą biografię Mao Maocetunga. No i on miał trudną młodość, ojciec go tłukł, a on, yy, kiedy tego nie chciał, to biegł, do takiej skarpy i groził ojcu, że jeśli do niego podejdzie, to się rzuci w tę przepaść. No i ojciec odstępował, a mało potem pisał w swoich dziennikach: Pokonałem mojego słabego ojca. Bo zwyciężył tę rozgrywkę. Ale na koniec pytanie: bo Bloomberg niedawno napisał, że centralny port komunikacyjny to będą takie wrota Chin do Europy. Tak będzie? Będziemy częścią cesarstwa chińskiego? No, myślę, że to jest pytanie do, do, do ministra Wilda czy do, do profesora Bartosiaka, jak oni, widzą, jak oni widzą ten projekt. Ja, ja bym generalnie nie, nie polityzował tego typu, tego typu projektów. Tak? To znaczy, dzisiejszy świat wygląda tak, że. Coraz liczniejsza jest ta klasa średnia w Azji, ale to nie mówimy tylko o Chinach. No, zaczęliśmy jakby od Indii. Dzisiaj chyba taki w ogóle jest globalny poranek w Radiu dla Ciebie. Są Indusi, są Azjaci, oni będą latać do Europy i w, nie sądzę, żeby, żeby, żeby był to projekt polityczny. Po prostu jest coraz więcej pasażerów i, i coraz więcej spośród tych pasażerów jest Azjatami. Tak I, bym odpowiedział Bloombergowi. I, I tam klasa średnia wzbogaciła się w Chinach i w Indiach, a w Europie Zachodniej czy w Stanach w związku z tym wręcz przeciwnie. Stąd te różne turbulencje. E... I, a to dopiero początek? To dopiero a to dopiero, dopiero... dopiero początek. Radosław Pyfel, dziękuję bardzo. Kłaniam się. Wesołych świąt.